Wpływowy niemiecki polityk żąda wsparcia dla Polski. Kryzys migracyjny. Premier Saksonii domaga się solidarności z Polską. Wobec rosnącej fali uchodźców, którzy od tygodni przedostają się z Białorusi przez Polskę do Niemiec, premier Saksonii Michael Kretschmer wezwał niemiecki rząd do solidarności z Polską, pisze FAS. Niemiecki rząd musi okazać solidarność Polsce, zdecydowanie przeciwstawić się białoruskiemu władcy Aleksandrowi Łukaszence i zwrócić się do władz w Moskwie w celu skłonienia ich do wstrzymania akcji wysyłania uchodźców na zachód, uważa Kretschmer. W rozmowie z FAS, premier Saksonii potwierdził, że jest zwolennikiem umocnienia zewnętrznej granicy Unia Europejska z Białorusią. Jeżeli nie chcemy wprowadzenia w Unia Europejska kontroli granicznych, musimy zabezpieczyć granice zewnętrzne, powiedział. Jest to jego zdaniem zarówno w interesie Unia Europejska, jak i mieszkańców Białorusi, którzy pragną, aby Unia wygrała ten konflikt. Musimy ukrócić działania Łukaszenki, podkreślił polityk TSTU. Premier Saksonii zaznaczył, że Polska, Łotwa i Litwa są gotowe do przejęcia kontroli nad sytuacją. Dlatego potrzebują naszego wsparcia. Premier Saksonii o murze na granicy, potrzebne są płoty, a prawdopodobnie także mury, powiedział. Kretschmer zapewnił, że w Saksonii uchodźcy mają zagwarantowane dobre warunki. Jego zdaniem obcokrajowcy powinni jednak zostać szybko odesłani do krajów pochodzenia. Wypowiedział się przeciwko wstrzymaniu deportacji w okresie zimowym. Podobne stanowisko reprezentuje minister spraw wewnętrznych Brandenburg i Michael Stłebgenstu. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest elementem wojny hybrydowej, prowadzonej przez Rosję w celu zdestabilizowania Unii Europejskiej. Celem jest też zakłócenie partnerstwa Niemiec z Polską, Litwą i Łotwą, które ponoszą główny ciężar szturmu na granicę. Kontrole tak, zamknięcie granicy. Niepytany o kontrolę na granicy polsko-niemieckiej, Stuebgen powiedział, że w pasie nadgranicznym od tygodni działa 8 dodatkowych kompanii i policji. Jak dodał, szef MSW Niemiec Horst Seehofer rozmawia ze swoim polskim odpowiednikiem o wspólnych niemiecko-polskich patrolach granicy. Z tego co wiem, Polska nie przyłączy się do tej propozycji. Dlatego niemiecki MSW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kontroli, na wzór kontroli przeprowadzanych na granicy niemiecko-austriackiej. Jeżeli fala będzie trwała nadal, będzie to słuszna decyzja, wyjaśnił Stuebgen. Zastrzegł, że jest przeciwny zamykaniu granicy z Polską. Przypomniał, że zamknięcie granicy półtora roku temu doprowadziło do powstania 50-kilometrowych kolejek tirów i braku pracowników z Polski w takich dziedzinach, jak opieka nad osobami starszymi, służba zdrowia i logistyka.